moje drogie dzieciaki. To ja, wasza lekarka, bajkopisarka, moje wyjątkowe reżyserki i mam dzisiaj dwóch magicznych pomocników. Jeden z moich pomocników to Kacperek Cukierek, a druga moja pomocnica to Wróżka Zuzia. W ostatnim odcinku opowiadaliśmy sobie o bardzo, bardzo słodkim narządzie. Ten narząd ma bardzo skomplikowaną nazwę. Nazywa się trzustka. Trzustka rozprawia się ze wszystkimi cukierkami, czekoladkami i żelkami, które zjecie. Trzustka trzyma cukrowy porządek. Pamiętacie o rajskich wyspach, które znajdują się w trzustce. Te wyspy są zamieszkałe przez wróżki i przez rycerzy, którzy dbają o odpowiedni poziom cukru w waszej krwi. Ale dzisiaj opowiemy sobie o tym, że czasami ta trzustka trochę gorzej działa i u niektórych dzieci się psuje. Dzisiaj specjalnym gościem naszego odcinka jest Kacperek Cukierek. Popatrzcie jeszcze raz. Kacperek jest słodyczakiem, bo takie dzieci żyją na szczycie Niebieskiej Góry. Kacperku, czy wiesz, że na planecie Ziemia żyją dzieci podobne do ciebie? Kacperek się zdziwił. Tak, Kacperku. Te dzieci, które mieszkają na planecie Ziemia i są trochę podobne do ciebie, mają trzustki, które tak nie do końca działają. Bo w tej trzustce na wyspie, która się nazywa, oznaczona jest literką B, brakuje wróżki. Tylko oczywiście dzieci nie mają wróżek w brzuchach, ale na tych wyspach brakuje bardzo ważnej rzeczy. Brakuje insuliny. Czy pamiętacie, co działo się w waszej krwi, kiedy zjedliście dużo jedzonka, a w tym cukru? Popatrzcie, jak wygląda wasza krew. Jest dosyć gęsta. Ma w sobie bardzo dużo cukru i w momencie, kiedy nie pojawia się insulina, z naszym ciałem zaczynają się dziać dziwne rzeczy. I tak samo u dzieci dzieją się dziwne rzeczy. Jak zjecie coś bardzo, bardzo słodkiego, to co wam się, dziewczyny, chce? Albo ewentualnie chcecie się napić? Tak. I takie dzieci, które są bardzo, bardzo słodkie w środku, piją bardzo, bardzo dużo wody. Non stop. A jak się pije tak dużo, to co prężnie działa? Fabryka siuśków, czyli nerki. I jak przepływa mnóstwo krwi przez nerki, to co robimy? Siusiamy. Non stop, non stop, non stop. Dokładnie. I właśnie tak się dzieje, kiedy brakuje insuliny. Chce nam się strasznie pić, ciągle siusiamy i w związku z tym, że ten cukier jest we krwi, nie wchodzi do ważnych rzeczy, nie wchodzi do skrzyni skarbów, nie wchodzi po to, żebyśmy mogli rosnąć i się ogrzewać. Czyli dzieci robią się chudziutkie. A popatrzcie na Kacperka. Kacperek jest chudziutki. I to właśnie są objawy tego, że ta trzustka jest trochę popsuta. I jak myślicie? To dobrze czy źle, że ta trzustka nie działa? Źle. Źle. I wtedy trzeba jak najszybciej przyjść do kogo? Do lekarza. Kiedy chce wam się pić, siusiać i jesteście coraz chudsi, trzeba iść do lekarza, żeby sprawdzić, czy nie ma za dużo cukru we krwi. A czy wiecie, jak taki stan się nazywa, kiedy jest się super słodkim, bo ma się bardzo dużo glukozy we krwi? To jest, uwaga, cukrzyca. I wtedy, kiedy pójdzie się do lekarza, to dostanie się coś podobnego, co ma Kacperek. Jak się dobrze przyjrzycie, Kacperku, pokaż się.
Kacperek ma taki specjalny, malutki, no nie wiem jak to nazwiecie, no, dokładnie, plecaczek. I ten plecaczek ma bardzo ważny lek. Otóż ten lek to jest właśnie insulina. I kiedy kacperek dostaje insulinę, wszystko działa super ekstra, prawda? Wtedy cukier, insulina wchodzi do nas i rozprawia się z cukrem, od razu go wysyła i mówi tak, ty idziesz do skrzyni skarbów, czyli do wątroby, a ty idziesz, żeby zbudować moje ciało i żebym mógł urosnąć, a ty, kawałku cukru, idziesz do mięśni, żebym mógł biegać. Tak właśnie działa insulina. Ale czy to jest takie łatwe? Bycie właśnie dzieckiem z cukrzycą. Nie. To nie jest łatwe, ponieważ trzeba się trochę pilnować. Trzeba się pilnować z jedzeniem. Czy wolno się objadać? Nie. Nie. Ale czy zdrowym dzieciom wolno się objadać? Też nie. Także, moje drogie dzieciaki, to jest bardzo ważne, żeby zdrowo się odżywiać. A jak myślicie, czy takie dzieci, które noszą pompę insulinową, mogą się bawić z innymi dziećmi? Tak. No pewnie, że tak. A czy takie dzieci mogą uprawiać sporty? Tak. No pewnie, że tak. Takie dzieciaki mogą robić wszystko. I powiem Wam więcej. Takie dzieciaki są super ekstra z matematyki, bo uczą się bardzo dużo tego, jak tą insulinę doskonale sobie podawać. I dzieci, no dobra, myślę, że na dzisiaj już wystarczy, bo bym Was zagadała. W każdym razie dzisiejszym gościem był nasz wyjątkowy Kacperek Cukierek. Wróżka Zuzia miała dzisiaj trochę mniej do powiedzenia, ale dzisiaj opowiedzieliśmy sobie o tym, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Czasami u niektórych z nas coś się psuje. I dzisiaj porozmawialiśmy o trzustce, która się psuje. Ale na szczęście można ten stan naprawić. No dobrze, moje kochane dzieci. Tyle na dziś. Żegnają Was moje dwie urocze reżyserki. Zuśka i Kacperek. No i ja. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!